Twarze wymarzymy. Nie, twarze nie musisz mi to wymarzywać. Nie no, wiem, że są zgody, ale wiesz no. Pierwszy sygnał, sprawdzimy na SFT. To jest algorytm do sprawdzania, czy to jest żelazo. Chwila, moment, tylko muszę wyłączyć sobie tutaj. Dobra. Będzie kolor, ale raczej obstawiam na Polmos. 65, 73, raczej na pewno. Zobaczymy. No i pierwszy szlachetny odłamek. Z 15 cm. 14 kHz. Tutaj? Zaraz przyjdę. Kolega mówi, że sygnał jest jakiś ciekawy. Ja zaraz sobie sprawdzić. Cewka 14 kHz Sniper Marsa. Zobaczcie, to jest na żelazo. Użyjemy tego algorytmu do sprawdzania. Ewidentnie żelazo. Coś płaskiego. Bo prądy wirowe dają taki efekt. Zaraz przekopiemy, zobaczymy. No i żelazstwo skorodowane. Nie sposób się pomylić. Kolega Andrzej z Nautiliusem coś znalazł. Schodzę na dół zobaczyć, co to będzie za rzecz. Program GIP. A, rozległe jest rzeczywiście. Rzeczywiście na Nautiliusie to zdecydowanie będzie lepiej słychać i widać. Tak, tak samo, dokładnie, ten obszar. Trzeba to wykopać, coś dużego będzie. Może podłużnego, nie? Tak, bardziej długiego w tej osi. W tej osi, dokładnie. Tutaj wielbiciel Rutusa, z nowym tak, Rutusem. Witam serdecznie, pozdrawiam moich przyjaciół, szczególnie Artura. Safera, zwanego tak, podpowiemy tak, tutaj, tak. Dzisiaj testujemy Argo, bardzo fajne urządzenie na kolor już widzę, na drobne monetki. No, tak jakby bardziej żywsze od Altera jest, jeśli chodzi o dynamikę dźwięku. No inna skala jest w ogóle, tak, zupełnie. Tak, tak, a druga rzecz, no łazimy teraz na 6,6 kHz na trybie jednoczesnym. Dałem tutaj wzmocnienie statyki bodajże na 10. Nie będę grzewał w ustawieniach teraz. Dostajemy do gruntu poprawnie i no i chodzimy na jakieś żelastwa większe, tak? No teraz jesteś w jednoczesnym, tak? Tak, jestem w jednoczesnym i pokazuje mi skala w ogóle dwa przedmioty prawdopodobnie, bo w jednym miejscu mam w skali żelaza się to zamyka tutaj. Mhm. Tutaj tak jakby przebija na kolor, być może dlatego, że cewka łapie bokiem. Tu mamy... Mhm, ewidentnie tak. A przełącz na statyka, tak jak Andrzej słusznie powiedział, zobaczmy właśnie, bo to jest rzeczywiście jakiś duży przedmiot, żeśmy sprawdzili Nautiliusem, sprawdziliśmy Aką i patrzymy sobie tak po prostu w ramach ciekawości. Jeszcze okiem zaraz rzucimy, sprawdzimy. Okiem zaraz tak wykopiemy, później fleksy pójdą w ruch. Skup jest też krótko otwarty, warto o tym pamiętać. Żarty oczywiście. Oczywiście tak. Badania, testy robimy generalnie, ale na, za pozwoleniem oczywiście. Oczywiście, nadleśnictwa, tutaj wszystko jest załatwione, także... Wysokoczewka z pominięciem pierdów. Ewidentnie widać ten duży przedmiot teraz już tak. na tej... Całkiem dobrze, no. To jest dobry efekt moim zdaniem, no. Ja akurat w dużych rzeczach to się nie specjalizuję. To jest płyty pancerne. No na to mi wygląda, że to jest albo jakiś śmietnik duży, bo skacze ta skala, ale jest jednolity dźwięk na całej powierzchni, tak? No dobra, wykopmy to, zobaczymy co to po prostu jest i tyle. No już po zakopaniu, współczesny PRL, także niestety nawet... To jest epoka. To jest epoka, zajrzeliśmy nawet pod spód na wszelki wypadek. Bo czasami pod spodem mogą być jakieś rzeczy, bo śmietniki są zasypywane w różnych etapach, prawda, w różnych okresach czasu. No ale niestety, masa szkła i śmieci wsypana do dołka. Zobaczcie, to jest kapsel. Nie da się pomylić, kapsla nie wykopiecie w tym momencie, ale macie teraz ten moduł SFT do sprawdzania, czy to jest... I zupełnie już się przełamuje teraz ten dźwięk. To już nie ma wątpliwości żadnej, że to jest kapsel. Także to jest duża zaleta tego urządzenia pod tym względem. Cewka oczywiście na militarkę, na te warunki, które są, no to jest trochę za mała, powinna być 10, 11, 12 cali. Chodzę w metalu, natomiast to jest taki tryb mieszany. Akurat tryb się nadaje do militarki, natomiast no, cewka jest gorsza. Na śmietnik może tak, natomiast na takie duże połacie lasu nie bardzo.
przeskakuje na żelazo, albo jakby dwie rzeczy były. Sprawdzimy. No już ewidentnie po włączeniu tego algorytmu sprawdzającego jest to żelazo. Wykopię po prostu dla samej ciekawości. Tu jest środek z boku, jeszcze raz sprawdzimy. To jest jakiś słupek. Oczywiście w słupku było zbrojenie metalowe. I to zbrojenie dawało, patrzcie, takie. Nie, coś jest obok tego słupka, jeszcze tutaj, zobaczymy. No i ciekawostka. Obok, jak widzicie, znalazłem kawałek suwaka. Natomiast obok był słupek żelbetonowy wkopany ze zbrojeniem. I dało się te dwa sygnały odseparować na takim trybie głębokim, więc to jest całkiem niezły efekt. Natomiast cewka jest 14. Ja mam trochę wątpliwości co do cewki 7-kilohercowej rosyjskiej. Uważam, że ta cewka, i też dostałem informację, nie jest najlepszą cewką do tego urządzenia. Wręcz jest słaba. Mamy założoną teraz snajperkę do AKI 14 kHz firmy Mars, 9,5 cala. I na tej snajperce poruszamy się dalej. Sygnał duch. Na Nautiliusie lepiej słychać zdecydowanie, na Signum ledwo. Jakaś malutka pierdółka. Ale zawsze taki sygnał trzeba kopać, no bo nigdy nie wiadomo, czy coś nie jest rzeczywiście głęboko po prostu. Chyba wpadło z powrotem. Zaraz pinpointerem to znajdę, poczekaj chwilę. No niestety, to było coś drobnego, nawet nie wyciągnęliśmy tego. Idziemy dalej zobaczyć, co się dzieje, kolega woła, więc idę dalej. Tak rozległy sygnał? To ciekawostka. No zobaczymy. Nie, coś mi tu chyba śmierdzi rozjechaną cewką. Toś chyba się rozjechała cewka, aż niemożliwe. No dobra, sprawdź to. Miejsce jeszcze raz po kalibracji cewki. Cewka skalibrowana. Pojedyncze twierdze na żelazo. Tak, odłamki prawdopodobnie jakieś. Ale jaką masz dyskryminację teraz? Jeszcze na 55 mam dokładnie. No to tak jakoś nawet chyba normalnie jest. Połowa skali, tak? Ale zobacz, bez autoodświeżania, czyli na dostrojeniu się tak. Tu jest śmietnik. No tak, wysypisko, bo to jest dołek, ja stoję na górce, zobaczcie. To jest górka. To jest ewidentny dołek i tu niestety, mimo że były okopy, umocnienia i działania, to wszyscy grzecznie wysypywali śmiecie. Sygnał na kolor, nie do przeoczenia. No i jest kolor. Szukamy dalej. No i obok piękna korozja była. Po temacie. Nowy typ urządzenia, coś a la long range locator, czyli sobie ustawiamy sondę w powietrzu i tak do 3 do 4 km namierza skarby, jakieś takie, generalnie na złoto tak sobie, ale na duże żelazo dobre. A jest dyskryminacja na skarby trzeciej Rzeszy tylko na przykład? Nie, ruskie złoto masz takie. Ruskie, nie. I właśnie widzimy teraz, o, widzimy, że wszędzie dookoła jest żelazo, tak? Tryb jednoczesny. Proszę bardzo, tryb jednoczesny. O. Ty wiesz, że z tym automatikiem nie miałem okazji tak szczerze pochodzić? No z automatikiem to wiesz, ale to trzeba byłoby się przysiąść, no to jest inny Nautilius, zupełnie inny już Nautilius i płytszy jest. Płytszy jest zdecydowanie, ale zrobiony tylko po to, żeby Amerykanie po prostu mogli go ogarniać, nie? Ja tylko i wyłącznie. No i jak przy szukaniu militarki, jedyny kolor jaki można znaleźć, to są pierścienie wiodące od wystrzelonych pocisków i tak naprawdę na takich rzeczach się trzeba skupić. Tutaj naprawdę niełatwo jest o sygnał na kolor, żeby znaleźć łuskę czy jakikolwiek kolorową rzecz poza odłamkami, to jest naprawdę wielka sztuka. Większość to jest żelaza, w zasadzie kopie się większe sygnały i głośniejsze i tyle. Tysiące komarów, masakra, mimo że jestem polany płynami, to po prostu zżerają żywcem.
gryzą we wszystkie możliwe otwory ciała. No ale szukamy dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego znajdę. Pętla. Skacze 47, 34. To jest zardzewiałe żelazo i używamy tego algorytmu ponownie do sprawdzenia. Już przerzuca w stronę żelaza. Oczywiście wykopiemy. Będzie to kawałek jakiejś rdzy. Najprawdopodobniej. No i jak się okazuje, wcale niekoniecznie to była rda. Czyli wszystko, co bije na kolor, powinniśmy się zainteresować. Jeszcze sprawdzę teraz ten dołek, czy w nim przypadkiem czegoś nie ma z rdzy. Jakieś żelazo jest obok. Może to był, o zobaczcie, może to był efekt, który przysłaniał. Tu jest żelazo. Siedział w dołku razem z tą łuską. Także jeśli jest taka pętla i nawet mimo wszystko, mimo sprawdzenia, jest minimalne bicie dalej na kolor, to mogą być dwie rzeczy. No i takie sygnały niepewne, jeśli jest miejsce obiecujące, warto byłoby po prostu sprawdzić. Popatrzcie, jak urządzenie pracuje, ile to jest odłamków żelaza. Czy ciężkie bitwy tończyły pancerne w 1944 roku. Zobaczcie, co się dzieje. Masa żelaza. Tak naprawdę jedyny sensowny wykrywacz to jest taki, który sobie radzi z żelazem. Ten akurat świetnie identyfikuje kapsle żelaza, takie rzeczy. Ale myślę, że przy takim dużym natłoku żelaza jak na polu, to z taką cewką jak mam dzisiaj, to sobie poradzi. Ale już z fabryczną 7 kHz, no niestety nie. Ta cewka nie jest, jak się okazuje, najlepsza. Muszę to po raz kolejny powiedzieć. Niestety tutaj Rosjanie przy tej 7 kHz cewce się nie spisali. Chociaż 7 teraz byłaby zdecydowanie lepsza teoretycznie na szukanie militarki, byłaby głębsza. No natomiast no niestety w przypadku takich odłamków żelaza i żelaza to ona sobie nie poradzi. Jakby było czysto, to tak. Kolejne przyjemne znalezisko w tych warunkach. Kulka śrapnelowa. Chyba jest druga. Zaraz jeszcze sprawdzę dokładnie. Dokładnie następna kuleczka i jeszcze pewnie będzie trzecia. No to powinna być trzecia. 48 tak skacze. Mamy krótki sygnał. Dobra, wykopiemy. No i trzecia sztuka. Tak jak powiedziałem, dokładnie jedna obok drugiej. Jak będzie podobny sygnał, to już nie będę kopał, bo po prostu to nie ma sensu. Tu mamy sygnał. O, mam środek w tej chwili. Dość mocno skacze, ale użyję opcji turbo. Patrzcie, jak wzmacnia sygnał. No skok jest, ten sygnał nie jest pewny. Ja jeszcze użyję, wyłączę turbo, użyję opcji sprawdzania. Nie przeskakuję na stronę żelaza. Będzie kulka od szrapnela prawdopodobnie kolejna. Warto to wykopać dla samego zobaczenia jak zwykle. Niestety tym razem taka przykra niespodzianka. Kolorowy drucik. Więc żadna atrakcja. Sprawdzę jeszcze dołek w tej chwili. Zobaczę, czy coś tam jeszcze zostało. Jeśli nie zostało, no nie zostało, czyli to jest wszystko, co było w tym miejscu. Tu ciekawy, spójny sygnał, ale dość mocny. 75, jakieś aluminium podejrzewam. Sprawdzam algorytmem. Idealny jest. Obstawiam jakąś puszeczkę. Chociaż sygnał nie jest aż taki mocny. No zobaczymy, wykopiemy. No i to będzie chyba kolejny pierścień wiodący. Tak to wygląda, kochani, raczej nie jest to nic niesamowitego. Raczej jest to też typowy odłamek. I tyle. No takie rzeczy się tu znajduje, no trzeba się z tym po prostu pogodzić. Kolejny sygnał. W miarę stabilny, 63-67. Słabszy jest, czyli albo mniejsza rzecz, albo będzie głęboko. Statyku też coś krótkiego. No to jest już ciekawy sygnał z takich rzeczy. Zobaczymy. No moi drodzy, to jest dalsza część tego pierścienia. Jak widać, można byłoby go skompletować. Pewnie będzie tutaj leżał. 68-67. Postaram się jeszcze zobaczyć, czy w tej przecince czegoś nie ma, ale nie liczyłbym na nic wspaniałego. Kolejny ciekawy sygnał. Coś małego, okrągłego. Sprawdzamy. Nie jest to kapsel bynajmniej. Tylko dość nisko. Niestety szczęście nie trwało długo. Może to kiedyś jakaś była zawieszka czy coś, ale raczej odłamek.
Piękny, okrągły, ładny sygnał i tyle. No i kolejny do kolekcji. Dzisiaj to na tyle. Chcę podziękować chłopakom za pomoc w pokazaniu miejsca. To jest bitwa pancerna z 1944 roku. Rosjanie, Niemcy, więc ciekawe miejsce. Dużo tutaj wyszło bardzo interesujących rzeczy z dużych pojazdów, z różnych tego typu spraw. Oczywiście nie za tym razem, jak żeśmy chodzili. Dla mnie jest to rzadkość. Ja rzadko kiedy chodzę po lesie. Jeśli chodzę po lesie, to też raczej szukam koloru i takich rzeczy. Tu trzeba było się przestawić na militarkę. AK Signum jest wykrywaczem, który się rzeczywiście do tego nadaje. Co prawda cewka 14 kHz 9,5 cala snajperka Marsa nie jest taką pożądaną cewką. 7 kHz powinna być dobra, natomiast niestety ta 7 kHz cewka, jak powtórzyłem co najmniej dwa razy w tym filmie, słabo sobie radzi w zaśmieceniu i słabo sobie radzi z mineralizacją. Tutaj akurat gleba była piaskowa, więc tutaj taki problem nie występuje. No natomiast no, trzeba byłoby pomyśleć nad lepszym rozwiązaniem. Snajperka jest trochę za mała na takie warunki. 10-11 cali to jest optymalne, bo jest mało sygnałów i lepiej mieć lepszą wydajność w przemiataniu. Oczywiście można podejść pod jakieś korzenie, pod takie rzeczy, ale w przypadku jakichś traktów rycerskich, nie militarki, ma to większy sens i uzasadnienie. Tutaj to nie bardzo miało sens jakikolwiek, ale miło spędziłem dzień i to jest najważniejsze. Znalazłem jakiś trochę łusek od pepeszy, trochę jakieś pierścieni wiodących, jakieś kulek od szrapneli. Nic takiego, z czym mógłbym się cieszyć, że to akurat mam. Natomiast fajnie, że świadczy to o tym, że rzeczywiście tu się toczyły jakieś działania wojenne. Wiem, że jest sporo tutaj ciekawych rzeczy na pewno do znalezienia w tym miejscu. Na pewno będę wracał dla samej przyjemności. Nie nastawiam się na jakieś niesamowite znaleziska, bo pamiętajcie, że za tym powinna iść wiedza. Ja odnośnie tej bitwy pancernej wiedzy nie mam w ogóle i tu się przyznaję bez bicia. Musiałbym zgłębić tą wiedzę, obejrzeć mapy, bo tak powinien każdy zrobić i dopiero wtedy szukać na tym miejscu. Wtedy my jesteśmy w stanie zawęzić porę działania. Dzięki Andrzejowi i Aleksandrowi Michałowi to się udało, bo po prostu mają pełną wiedzę na temat tego miejsca. Są tutaj fortyfikacje, są bunkry, które zostały wysadzone, które zostały ostrzelane. Także tutaj działania wojenne na pewno były na dużą skalę i świadczą o tym po prostu rzeczy, które są znajdywane przez różnych ludzi przez szereg lat tutaj. Jakieś elementy czołgów, tego typu sprawy. Więc no jest to na pewno miejsce warte uwagi. Na militarkę trzeba mieć specyficzny sprzęt. Tak jak wiemy, tutaj Andrzej chodzi z Nautiliusem i ten Nautilius się świetnie sprawdza, dlatego że oprócz tego, że mamy tryb statyczny i słyszymy wielkość przedmiotów, gdzie kopiemy żelazo i to jest główny nasz cel, to jednak mamy dyskryminację i jednak możemy wybierać kolor. To jest bardzo dużo, tak naprawdę mamy dwa wykrywacze w jednym i to jest najlepsze urządzenie moim zdaniem na tego typu imprezy. Oczywiście można urządzeniem impulsowym używać urządzenia impulsowego, ale już musimy wiedzieć dokładnie, mieć zawężone pole poszukiwań i wiedzieć, że w tym miejscu coś się będzie znajdowało i wtedy warto wytargać takie urządzenie, bo dlatego, że urządzenia impulsowe, kochani, no nie mają takiej dyskryminacji. Tak samo jest w przypadku urządzeń takich statycznych, typowych. Te urządzenia są po prostu nastawione na kopanie jednego sygnału i koniec. Tu chodzi o osiągi, chodzi o głębokość i o to, żeby się wykrywacz po prostu nie przeładowywał. Wykrywacz na kolor przy takiej puszce po prostu daje sygnał overload i tak naprawdę nie jesteście w trybie dynamicznym w stanie określić wielkości tego przedmiotu. To jest po prostu niemożliwe. Myślę, że udam się jeszcze w parę takich miejsc na pewno. Mam ciekawe informacje od różnych moich kolegów z całej Polski, że szykuje się w tym roku parę bardzo ciekawych wyjazdów, bardzo konkretne miejsca historycznie związane z wojną, II wojną światową. No i postaram się Wam zdać relacje z tych miejsc po prostu. Piszcie, kochani, co o tym sądzicie pod filmem, komentujcie na dole i do usłyszenia w następnych odcinkach. Subskrybujcie, pamiętajcie o subskrypcji, o zaznaczeniu tego dzwoneczka i do usłyszenia.